the incredible! Cześć, siema miodowe friki, tu Matej. Pozdrawiam wszystkich miodosytników, miodomaniaków, miodofrików na naszym miodokanale na YouTubie, czyli Kings of Mead. Dzisiaj nietypowo. Chcecie, doigraliście się, macie. Będzie degustacja waszych miodów i zrobimy z tego konkurs. Jeden z poprzednich filmików zaczęło się wszystko od Michała Michalskiego, tutaj go serdecznie pozdrawiamy. Zadał zapytanie, czy można przysłać mi miód do degustacji. Po nim okazało się, że jest więcej chętnych do przysłania miodów, które robicie tutaj do mnie, do programu, żebym mógł to zdegustować. Powiem wam szczerze, nie planowałem tego. Nie myślałem nawet o tym. Ale że to wy współtworzycie program razem ze mną i moje tutaj wygibasy miodowe nie miałyby żadnego sensu bez was. Wychodzę waszym oczekiwaniom naprzeciw. Będę starzał się większy alkoholizm przez was, bo będę musiał więcej wypić. No ale czego się nie robi dla miodów pitnych, tak? Zrobimy mały konkurs. Udało nam się pozyskać sponsorów pitnemiody.pl i Brow Amator. O nagrodach za chwilę. Kwestia konkursu, tak? Tak jak mówiłem, nie myślałem o tym. Spróbujemy zrobić ten konkurs spontanicznie. I nie będziemy tu robić żadnych kategorii, podkategorii. Oczywiście może się tutaj wylać na mnie fara krytyki, że jak można porównywać czwórniaka do półtoraka. No można. Można oceniać po prostu, czy miód jest dobry. I to będzie nasze podstawowe kryterium. Będę oceniał w konkursie przede wszystkim wygląd, zaczynając już od etykiety. Oczywiście wygląd miodu samego, czy jest klarowny. Aromaty, no i co najważniejsze, będę oceniał smak. Smak będzie najbardziej, powiedzmy, punktowany. Zwycięstwa bierze wszystko, nie ma żadnej pierwszej, drugiej, trzeciej nagrody. Oczywiście możliwe, że powiem, który miód był drugi, jakby najlepszy, ale wygrywa jeden miód, tak? Jeden miód zgarnia główną nagrodę. Za chwilę o nagrodach ufundowanych przez naszych sponsorów. Także wysyłacie po prostu miód. Minimalna ilość miodu, którą musicie mi przysłać, to butelka, powiedzmy, 0,3, tak? To powinno wystarczyć do degustacji. Jeżeli oczywiście nie macie takiej butelki, chcecie wysłać większą, nie ma problemu. Ja was nie chcę narażać na dodatkowe koszty. Wysłanie takiej mniejszej butelki jest po prostu tańsze i będzie to wszystko łatwiej przebiegać. Finał konkursu postaramy się przeprowadzić 1 lutego 2018 roku. Ale miód proszę, żebyście przysłali mi już, powiedzmy, do 15 stycznia 2018 roku. Także te 2 tygodnie to będzie takie widełki, żebym miał to wszystko ładnie przygotować i zmontować. Nie gwarantuję, że będę jedyną osobą degustującą. Może kogoś zaproszę do tego, żeby tutaj było więcej jakby sędziów miodowych do tej degustacji. Ale to zobaczymy. Tak jak mówię, konkurs powstał bardzo spontanicznie. To wy jesteście inicjatorem tego konkursu. Ja się trochę do tego dostosowuję. Ale to mnie bardzo cieszy. I teraz tak. Tak jak mówiłem, zwycięstwa bierze wszystko. Nagrody ufundowane przez pitnemiody.pl. Od nich zwycięzca otrzyma miód pitny. Jaki to jeszcze kwestia, powiedzmy, ustalenia, ale przypuszczam, że będzie możliwość wybrania, czy to będzie czwórniak, dwójniak, trójniak, czy półtorak. Także już widzicie, że na sam miód warto się skusić, bo możecie przysłać mi butelkę 0,33, a dostaniecie ładną butelkę 0,7, 5 ml z dobrym miodem własnego wyboru, tak? Kolejna nagroda to będą nagrody ufundowane już przez Brow Amator, firmę specjalizującą się w wszelkiego rodzaju produktach, ale wszelkiego rodzaju narzędziach potrzebnych do domowej produkcji alkoholi, zaczynając od piw, poprzez wina, miody, kończąc na mocniejszych spirytusach. Jaka to będzie nagroda? To będzie nagroda niespodzianka. Okaże się bliżej konkursu, oglądajcie program. Możliwe, że tą niespodziankę zdradzę troszkę wcześniej niż przed finałem konkursu, ale zobaczymy, jak to będzie, tak? Aha, jak zgłaszać miód, tak? Do 15 stycznia 2018 roku na dole filmiku znajdziecie maila do mnie.
Zgłoście się poprzez maila, tam się umówimy, gdzie, na jaki adres wysyłać miód, żebyśmy byli na, w dobrym kontakcie. Przesyłajcie już te miody, niech one sobie u mnie polegarzakują. I zobaczymy. Na razie nie ma żadnych kryteriów, jeżeli konkurs się będzie cieszył dużą popularnością, to możliwe, że w przyszłości zrobimy jakieś kolejne już z kategoriami. Na razie będziemy oceniać, który z tych miodów, które wy zrobiliście, jest najlepszy. Wyślijcie swój najlepszy trunek. Wiadomo, że jeżeli potraficie określić poziom alkoholu, czy to jest czwórniak, trójniak, to też bardzo dobrze. To chyba wszystko. Zachęcam także do odwiedzenia stronek naszych sponsorów. pitnemiody.pl. Tam możecie zakupić wiele dobrych miodów pitnych z Polski. Sam się często tam zaopatruję. No a Browamator to, jeżeli już robiliście piwa, wina, czy robicie miody, to na pewno tam również warto wejść na tą stronkę. Tam znajdziecie wszelkie możliwe narzędzia potrzebne do robienia własnych trunków, miodów oczywiście również też. Pozdrawiam Kings of Meat i czekam na wasze miody. Hej!